Podczas sesji Rady Powiatu Lubańskiego radni podjęli kilka istotnych uchwał, między innymi uporządkowali budżet. Była to zmiana wieloletniej prognozy finansowej na rok 2019 i uchwały budżetowej, bo to są tożsame niejako dokumenty, może nie tożsame, ale dokumenty finansowe. Jedna rzecz dość istotna, a to jest przesunięcie w ramach projektu Kommando zur Hilfe z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne kwoty 21 tysięcy złotych. Ta kwota będzie dedykowana na rejestrację pojazdów, które zakupujemy czy zakupiliśmy. Radni wprowadzili też zmiany w statucie. Rada podjęła uchwałę w formie obwieszczenia jednolitego tekstu statutu powiatu, tym samym uchylając 5 innych uchwał, które zmieniały statut. Jest to związane z tym, co nastąpiło w poprzednim roku, czyli no, taką quasi reformą samorządową, bo pojawiły się dodatkowe komisje. W tamtym roku były aż 3 zmiany statutu, wynikające właśnie z tego, co nam ustawodawca niejako uchwalił na początku poprzedniego roku. Ponadto jest podjęta uchwała w sprawie przystąpienia powiatu lubańskiego do realizacji takiego projektu informatycznego, który będzie skierowany do inwestorów. To jest tak zwana platforma inwestycyjna, na której inwestorzy będą mogli znaleźć ofertę inwestycyjną, sami ją ewentualnie również zamieszczać. Jeśli program uzyska pozytywną ocenę, będzie mogło z niego skorzystać ponad 40 jednostek samorządu terytorialnego.